Ruch to zdrowie. To jedno z najstarszych i ponadczasowych powiedzeń. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży to bardzo ważne zadanie, które przy każdej możliwej okazji stara się realizować Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 8 lipca na Sędziszowskim Stadionie w ramach Dni Sędziszowa Małopolskiego został zorganizowany Dzień Sportu. Zainaugurował go mecz tenisowy pomiędzy burmistrzem Bogusławem Kmieciem a dyrektorem MOSiR-u Markiem Antoszem. Dla dzieci i młodzieży przygotowano mnóstwo atrakcji. Można było m.in. wziąć udział w zabawach integracyjnych, turniejach i grach sportowych, poćwiczyć grę w tenisa. Żeby fajnie spędzić czas z kolegami, bo wiem, że tutaj będzie fajnie. Fajnie jest wszystko zagospodarowane, więc myślę, że miło spędzę czas. Są wakacje, jest piękna pogoda, to stwierdziłem, że mile spędzę czas z kolegami. Bardzo lubię grać w piłkę. Atrakcją Dnia Sportu była możliwość postrzelania z łuku wspólnie z przebywającym w Sędziszowie Małopolskim na zgrupowaniu klubem łuczniczym UKS Talent Wrocław. Wskazówek adeptom łucznictwa udzielała m.in. Lucja Wesołowska, wicemistrzyni 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie. Od 2012 roku przyszłam do sekcji mając 9 lat. No i tak zostałam. Spodobało mi się, jakby byłam w tym dobra, więc od samego początku praktycznie, więc jakby no zostałam i poznałam tu wielu fajnych ludzi. Oni tak samo mnie trzymają jak to, że po prostu lubię strzelać i jakby środowisko ucznicze jest takim bardzo zamkniętym środowiskiem, w którym każdy się zna i właśnie to jest taka mała rodzina, no bo ja każdego znam i każdy zna mnie i jest tak, no to jest takie fajne, no bo... Powiedziałaś, że stwierdziłaś, że jesteś w tym dobra i dlatego w to poszłaś. A kiedy to odkryłaś właśnie, że to jest to? No nie, no pojechałam na pierwsze zawody po 2 tygodniach trenowania i je wygrałam, więc tak chyba stwierdziłam, że to jest chyba coś, w co mogę. Na początku to tak wiadomo, zabawa, miałam 9 lat, ja tak w ogóle średnio pamiętam cokolwiek z tego okresu. No ale potem zaczęło wychodzić coraz bardziej, no i zdobyłam jakiś tam pierwszy medal na Mistrzostwach Polski, no i tak poszło dalej. Najważniejsza w strzelaniu z łuku jest siła, twierdzi Lucja Wesołowska. Siłę najbardziej, powinno się siłę, w sensie wiadomo, jakaś tam ogólnorozwój, bojówka, ale tu chodzi bardzo o to, żeby po prostu mieć siłę na zawodach w momencie, w którym się strzela te 300 strzał czasami, to żeby po prostu mieć siłę całe zawody strzelać jednakowo, bo to większość osób właśnie wpada w tę pułapkę, w której myśli, że da radę, a to naprawdę jest ciężkie, bo wielu ludziom się wydaje, że łucznictwo to jest jak lekko, że się napina cały czas ten łuk i że ten łuk nic nie waży, ani nie ma żadnego naciągu, a łuki są ciężkie, łuki są twarde i dochodzi do tego stres i to jest naprawdę duży wysiłek, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, bo naprawdę zawody potrafią tak wycisnąć z człowieka takie pokłady, jakieś siły takiej fizycznej i psychicznej. Okazuje się, że pasjonatów sportu, dla których aktywność fizyczna to niezbędny element życia w gminie Sędziszów Małopolski, nie brakuje. Dzieci i młodzież uwielbiają sport. Niektóre dyscypliny towarzyszą im na co dzień. Piłka nożna, uczęszczam tutaj do klubu sportowego Lechia, no i myślę, że tak... Inny sport to taka piłka, siatkówka i tak dalej. Mam to po tacie, tata też gra w piłkę w klubie piłkarskim, no i myślę, że po nim to pobrałem, brat też. I myślę, że to jest ważne dla człowieka, aby uprawiać sport, no bardzo dobrze się trzymać w życiu. Sport bardzo dużą rolę pełni w moim życiu. Ja prawie no, codziennie gram w piłkę. Tutaj jestem na stadionie no, codziennie i bardzo lubię uprawiać sporty różne. A którą dyscyplinę najbardziej? Piłkę nożną. Gram właśnie w Lechii Sędziszów. Gram na pozycji środkowego pomocnika. Tego typu wydarzenia sportowe organizowane w Sędziszowie Małopolskim zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem. Dlaczego? Jeżeli właśnie są organizowane takie różne imprezy, to staram się być. Jeżeli mam wolny czas, to właśnie mile się spędza czas z kolegami, jest miła atmosfera. Dzień sportu sprawił dzieciom i młodzieży mnóstwo frajdy, bo nie było czasu na nudę. Integracja, zabawa, zdrowa sportowa rywalizacja. Takie wydarzenia rozwijają i pokazują najmłodszym, jak ważna i potrzebna w życiu jest aktywność fizyczna.